Pytanie. Głową państwa niemieckiego jest prezydent, kanclerz czy premier? Prezydent. Zgadza się. Narodowy bohater Szwajcarii to Wilhelm Tell, Robin Hood czy Piotr Wielki? Narodowy bohater Szwajcarii. A, czyli Wilhelm Tell. Zgadza się. Drugi konkurs języków obcych w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Sławie. Jakie szkoły biorą udział i w jakich konkurencjach musiały rywalizować? Tak jak w zeszłym roku, do naszego konkursu zaprosiliśmy szkołę podstawową ze Sławy oraz gimnazjum. Startowali, tak jak rok temu, w konkursach z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i z wiedzy o Wielkiej Brytanii. To była pierwsza kategoria. Kolejne konkursy to konkurs na stoisko, które prezentuje dany kraj, oraz konkurs na plakat i na piosenkę w języku obcym. A jak by pani oceniła to, jak się zespoły przygotowały? No, zespoły przygotowały się, tak jak w zeszłym roku, świetnie. Dzieci tutaj naprawdę wykazały się inwencją twórczą, przygotowały nie tylko gadżety, flagi, ale również charakterystyczne potrawy, których możemy spróbować. Także myślę, że wykazali się naprawdę tutaj świetną inicjatywą. Zastanawialiśmy się tutaj, czy szkoła podstawowa nie ma jakiegoś tego troszeczkę utrudnionego zadania w tym konkursie wiedzy. Na pewno, tak? Oni są najmłodsi, ale zdecydowaliśmy, że nie będziemy tutaj dzielić na kategorie wiekowe, ale jak nawet w tych konkursach, kiedy drużyny nie wiedziały, nie znały odpowiedzi, publiczność mogła się wypowiedzieć, to oni znali również odpowiedzi na te pytania, na które nie zdali ich starsi koledzy, więc myślę, że z tą wiedzą u nich nie jest tak źle. I myślę, że tutaj za rok będzie rzeczywiście, w kolejnych latach będzie mocna konkurencja. Dostaną jakiś bonus, specjalną nagrodę? Myślę, że tak. Zresztą wszyscy zostaną nagrodzeni. Mamy przygotowane nagrody dla wszystkich. Również tutaj w tym roku Urząd Miejski dołączył do naszej imprezy, sponsorując dla nas jakieś gadżety, oraz piekarnia Dobrosława Bis ze Sławy, przygotowując również tutaj dodatkowy konkurs ze słodkościami. Jaki kraj reprezentowały poszczególne szkoły? Szkoła podstawowa przygotowywała Niemcy, dwie drużyny z gimnazjum, jedna klasa przygotowywała stoisko o Włoszech, druga o Irlandii i dwie drużyny z naszej szkoły, klasa pierwsza liceum Rosję i klasa pierwsza technikum handlowego Francję. A jak dochodzi do tego wyboru, to jest jakoś narzucane, czy sami sobie te kraje wybierają? No nie wybierają sobie krajów, my w drodze losowania informujemy później drużyny z poszczególnych szkół, jakie kraje przypadły dla nich w tym roku. I postaraliśmy się, żeby to były te kraje inne niż w zeszłym roku, żeby było coś nowego, coś innego.